Siemanko, kochani. Z tej strony Radnaro, Radosław Sobierański. Dzisiaj nagrywam z naszego, mojego malutkiego samochodzika Fiata 126P i z nim też jest związany trochę cały ten filmik, gdyż inni wiedzą, inni nie wiedzą, 5 marca są moje urodziny. I wpadłem na taki pewny pomysł. Uznałem, że sobie chcę spełnić takie marzenie motoryzacyjne. Jest to trochę tak, że wyjątkowo w tym marzeniu jesteście w stanie mi pomóc. Za co zaraz rozwinę. Mianowicie chciałbym zrobić silnik maluszku. Tak nazwałem to projekt Remont serduszka dla maluszka. Remont kapitalny silnika i przy okazji go trochę zwiększyć mu moc na to 30+, żeby był jakby, żeby był taki bardziej na te czasy, bo jednak ja to auto używam nie to, żeby stało, tylko żeby jeździło. No normalnie jeździ co dzień, jak jest ładna pogoda, to nim jeżdżę do pracy, jeżdżę po mieście i wszystko. Taki chcę mieć zamysł z tego samochodu. Także chciałem zrobić mu ten silniczek, jest to takie moje marzenko, które chciałbym spełnić. I tutaj jest teraz moja prośba do was. Poruszam zrzutką na marzenie i chciałbym zrobić właśnie zrzutkę na ten silnik, na remont. Bo jakby no też właśnie przez to, że no nie mam takich luźnych gotówki, żeby sobie to zrobić. Cały czas to się jednak muszę zrobić, jeszcze teraz tam trochę się poszkoliłem, więc to wszystkie te pieniądze zawsze gdzieś już tam poszły. Nie mam tak, żeby to i to tak cały czas odkładam, to idzie na później, że kiedyś zrobię. No i pomyślałem, że może zrobię to w ten sposób. Że może po prostu spytam was, moich przyjaciół, znajomych, pasjonatów tego samochodu też, o zrzutkę, czyli tam dacie mi nawet po dyszku, jakby tu nie ma jakiejś tej, ile dacie, to będzie super, jakby nawet jak 1/3 z tego się uzbiera, no to fajnie, no bo mam 1/3, tak? Jak się połowa uzbiera, to już w ogóle sztos, bo tak by tylko połowę od siebie dołożę i jakby już mam marzenie, jest nowe serduszko. Jak się cała by uzbierała, to już w ogóle. To już powiem wam, że to jest wtedy... No byłoby super. Naprawdę. Byłbym mega wdzięczny. Ale jakby no... Niczego nie oczekuję, nie wiem, no to jest taki trochę pierwszy raz robię coś tego typu i wiadomo, to ten... Najczęściej się zbiera na jakieś choroby, ja to też rozumiem, ale no sprawdzę. Może nóż widelec, taki mój prezent. Znaczy nie mój, tylko taka moja, jak ktoś nie ma pomysłu na prezent, a chciałby mi coś dać, tak po prostu, to niech taką małą kwotę da, coś się może uzbiera i będzie fajnie. Też nie było tak, że nie chcę, żeby było tak, że wziąłem pieniądze i nic z tego nie, tam, wam nie dam. Co ja mogę wam dać w zamian? Na pewno chciałbym wam dać, zrobiłbym całą relację, całą serię filmów, jak przebiega ten proces. Teraz w ogóle właśnie jadę na sprawdzenie silnika, w jakim jest stanie, więc już jakby się dzieje. No i nagrywałbym, co się dzieje, co się udało, co się udało, jakie są problemy, bo pewnie będą, co zrobiłem, co się udało zrobić, jaki jest efekt. Jakieś wywiady, może jak mi się uda, zrobię z jakby, że tak powiem, lekarzem tego samochodu. I co jeszcze? Jeszcze wpadłem na jedną rzecz. Chciałbym zrobić nalepkę na tylną szybę i chciałbym tam zrobić moje serduszko zawdzięczam. I wtedy sobie zrobię każdego tam wkleję, kto mi ich dał. Czyli imię wpiszę, ksywkę. Jak ktoś będzie chciał być anonimowy, co też rozumiem, to na dole zrobię jeszcze. I wszystkim innym anonimowym patronom, no nie wiem, to jeszcze wymyślę słowo. To jeszcze taka rzecz, także no. Możecie się przyczynić do jakiejś tam operacji serduszka.
będziecie już zawsze na mojej szybie. Jakby to jest tyle, co mogę zrobić no, dla was w ramach no, jakby wdzięczności, podziękowania. Także link będzie w opisie, na socjalach będę też raz jakiś czas wrzucał. Zrzutka nie wiem ile będzie trwała, no chyba zrobię cały marzec. I potem zobaczymy, tyle ile się uzbiera, tak będę działał. Jak się uzbiera za mało, no to pewnie projekt trochę wydłuży. Za 500 metrów skręć w lewo. No, także... No, także... Wszystko... No, także będę wdzięczny za każdą pomoc. Zróbmy nowe serduszko dla Maluszka. No i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Siema.